Polska to katolickie państwo wyznaniowe. Nie jest to wielkie odkrycie, ale chciałem wam powiedzieć o pewnej ważnej rzeczy z punktu widzenia polskiego protestanta. Kiedy mówię Polska to katolickie państwo, nie mam na myśli tego, że większość Polaków to katolicy. Chodzi mi o to, że państwo jest zblatowane z kościołem katolickim i jego hierarchię, jego interesy popiera, a dyskryminuje czy wręcz prześladuje innych, inne kościoły. Podam wam przykład. Oto polscy baptyści mają seminarium takie teologiczne w Radości pod Warszawą. I Telewizja Polska zrobiła fajny reportaż o tej inicjatywie polskich protestantów. I umieściła go w swojej ramówce o godzinie, uwaga, 5:40 rano, w święto, 15 sierpnia. To jest jeden problem. Ale drugi problem jest jeszcze poważniejszy. Polscy protestanci się godzą na takie traktowanie.